Dzień dobry kochani, właśnie wstałam, jeszcze trochę moje oczy łapią na ostrości. Szybko umyłam buzię, dałam Gustawowi jeść. Antek się sam ubrał, więc idziemy go szybko zawieźć do przedszkola. Znaczy idziemy wyprowadzić Gustawa, wracam, zawieźć Antka do przedszkola i wracając stanę i zrobię od razu zakupy i dopiero potem jak wrócę, to zjem śniadanie. Także dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu. Taki duży, że się ubrałam sam. Dobra, to teraz... Cześć! Czekaj, bo ty masz włosy we wszystkie strony. Cześć! Wasze dzieci też zbierają zinksy? Dajcie znać, bo my już jesteśmy zarośnięci prawie tym czymś w domu. Buziak. No i szybko, jedziemy do góry. I do przedszkola szybko. Dobra, wróciłam, więc czas na śniadanie i tutaj mam przygotowany już wieczorem pudding chia i na zakupach kupiłam sobie, słuchajcie, marakuję. Właściwie śmieszna sytuacja, bo zobaczyłam kiedyś na Instagramie, mi po prostu poleciło, laska ma taki kanał, gdzie kroi różne warzywa, wiem, absurd w ogóle, warzywa i owoce. I gdzieś tam w nocy włączyłam, no i pokazywała właśnie marakuję i mówię, właściwie średnio przepadam za taką dodaną gdzieś tam, wiecie, w dodatkach. Ale nigdy nie jadłam takiej świeżej i dosłownie dwa dni później byłam w Lidlu i one są za złoty 90 zł, czasami taniej. I słuchajcie, to jest moje odkrycie po prostu. Mam nadzieję, że to nie jest sezonówka, że one są zawsze w Lidlu dostępne, bo ja się już po prostu od nich uzależniłam. Jak widzieliście już Food Haul, wcześniejszy film, no tam wam pokazywałam też, po prostu dla mnie to już jest standardowy zakup, więc dodaję sobie do tego puddingu chia. I ja wiem, że kto jadł, to teraz się będzie śmiał, że powiem po prostu, że to się kupuje i przekraja na pół, ale ja bym pewnie nie kupiła, widząc na półce, bo bym miała, a nie wiem nawet jak to zjeść i tak dalej. Ja jem taką połówkę, w sensie do tego puddingu sobie dodam połówkę i słuchajcie, to jest dla mnie najbardziej owocowy owoc ze wszystkich owoców chyba świata po prostu. Widzę, że na aparacie on jest mniej żółty, ale on jest jeszcze tak, jego to pachnie takimi tropikami dla mnie, no coś przepięknego. Ja już go widzę też w jakichś koktajlach na lato, więc mówię, mam nadzieję, że on będzie zawsze dostępny. Drugą połówkę chowam sobie do takiego sprytnego pojemniczka. Postaram się je znaleźć, mam, bo ja je kupuję w Homli. Ostatnio mi się udało je kupić na tak super promocji, bo nie dość, że były przecenione, to jeszcze był jakiś Black Friday i kupiłam ich kilka, naprawdę w różnych rozmiarach. Normalnie bym za takie duże dała 20 zł, a ja chyba kupiłam 5 właśnie za 20 zł, także polecam wam serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się linka znaleźć i wam zostawić, bo są super. No i dobra, biorę się za robienie dżemu truskawkowego, mam mrożone truskawki jeszcze tam, wiecie, z sezonu. Ja to robię tak, że po prostu dodam odrobinę wody, żeby one się tam nie przypaliły. Daję mały ogień pod nimi i potem, słuchajcie, dam po prostu do nich... O, zapalił się? Zapalił się. I dodam do nich troszeczkę miodu i bardziej się to robi taka konfitura. W trakcie będę je też rozgniatać takim tłuczkiem, potem przełożę je do słoiczka i na, myślę, dwa dni dzisiaj do gofrów i jutro do moich naleśników będą w sam raz. A tu mi leci nowy sezon The Crown i szybciutko zrobię rosół. Ja wiem, że część z was będzie przeżywać, bo ja tylko selera obieram ze skórki, a tak to marchewka i pietruszka tam pod spodem sobie utonęły. Są bardzo dobrze umyte, ale są w skórce. Ja tak wolę. Czas na szybki test, czy rośliny są odpowiednio podlane i za godzinę sprawdzimy już tam Gustaw. Siema Gustaw, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Co nam powiesz? O, tak. Chcę iść na spacer dzisiaj, na jeziorka. Oho, dobra, padło słowo najgorsze. Przepraszam was najmocniej, wszystkich, którzy mają psy. Ja wiem, sama sobie to zrobiłam teraz. Nie, teraz nie będziemy wychodzić, wiesz? Nie będziemy wychodzić. No, nie będziemy, nie będziemy. Ale w przyszłym tygodniu musimy jechać do weterynarza, obciąć pazurki i wziąć twoje lekarstwo. No, i myślę, że niebawem nagram też filmik i podsumuję, ile tak rocznie wydaję na tego małego skrzata.
czas na szybki makijaż, ale póki jeszcze nic totalnie nie mam na skórze, to muszę wam pokazać. Tutaj jest pozostałość, którą już wam mówiłam od dawien dawna. Źle potraktowałam i teraz się zmagam z takimi po prostu śladami. Ale oprócz tego jestem po prostu pod wrażeniem. Tutaj miałam problemy trądzikowe związane z noszeniem maseczek. Pamiętacie, że tutaj miałam strasznie dużo. Udało mi się to ogarnąć i właśnie chcę się też pomalować po to, żeby nagrać dla was film, co i jak robiłam. Więc on się pojawi w... to widzicie pewnie w niedzielę, więc się pojawi w najbliższych dniach, myślę, że we wtorek albo w czwartek. Także muszę jeszcze pogadać z firmą jedną. Czy może dla was jakiegoś rabatu by nie dali takiego przedświątecznego? A czemu by nie? Wiem, że akurat zawsze ja tak lubię, na przykład tak mam na przykład z Lululemon, powiem, to też mam od niej nie tylko czapkę, ale na przykład opaskę do włosów, że często po prostu jak o nich wspominam gdzieś tam w filmie, to mówię: hej Ania, tam pokazuję i tak was w filmie, może byście chcieli dać jakiś rabat i to jest dla was okej. Ja też mam z tego plus, że potem chętnie oglądacie moje filmy, bo tam możecie coś znaleźć, więc nie zawsze to jest, wiecie, takie przełożenie finansowe, że wiecie, o Boże, mam kod, to na pewno za to jest, wiecie, miliard monet. Nie, trzeba myśleć też biznesowo, żeby każda ze stron była wygrana i ja też o was myślę, nie zawsze na zasadzie, że o byle byście jak najwięcej z mojego kodu. Nigdy w życiu nie miałam takiej współpracy, żeby wasze wykorzystane kody przekładały się na moją... Na moje zarobki, bo uważam, że to jest po prostu wtedy nie fair, więc nigdy nie zgadzam się na żadne takie afiliacje, że im więcej wy kupicie, tym więcej ja zarobię. Jeżeli ktoś chce ode mnie taką reklamę, to ja mam stałe koszty i nigdy się nie zgodziłam na takie coś, więc jakby ja polecam to, to lubię, ale nie interesuje mnie to, czy wy to kupicie, czy nie. No i super, buźka ogarnięta, ale przyjechało 7 traktorów pod blokiem zbierać liście. Akurat jak chciałam nagrywać. Także mam dosłownie 3 godziny. Jeżeli oni nie przestaną hałasować, no to ja się teraz zajmę po prostu inną robotą. Super! Nagram najpierw teraz tylko w hałasie taki wstęp do food hallu, który widzieliście w czwartek, więc jakby to pójdzie najpierw. Więc możecie tam sobie zobaczyć, jak planuję posiłki, że mniej więcej koło 120-150 zł tygodniowo zamykam się w budżecie, jeżeli chodzi o jedzenie. No, a tego o pielęgnacji twarzy nie nagram! Więc będę musiała wstać jutro rano i zacząć, bo boję się, że oni, patrząc na to, jeszcze jakieś dmuchawy są. Mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. A po godzinie szybko dodaję jeszcze do rosołu pietruszkę i odrobinę soli. Odrobinę, ponieważ potem będę dodawać sos sojowy, który ja używam tego z mniejszą ilością. Sorry, no nic się nie da zrobić. Taki jest po prostu hałas tutaj. A pamiętajcie, że ja mieszkam na samej górze wieżowca, więc jakby nawet nie wiem, co jest na dole. I będę dodawać dopiero za 1,5 godziny przyprawy, bo mi się ten rosół tak mniej więcej koło... będzie sobie robił się po prostu. Ja go tam może w trakcie dnia zjem, ale on się będzie pewno robił i robił i robił. Ja tylko sobie dolewam zimnej wody, żeby on sobie tak pyrkał, tylko nigdy nie zagotowałam. Mimo że gotuję warzywny, to nie zagotowywuję. Jest potem piękny kolor, także niech się robi. No, panowie dalej nie przestają, więc trudno, widzicie tam. Jeździ pan jeden, reszta jeździ w innych miejscach bloku. No, więc co? Frytki sobie zrobię, tu odkroję tylko tą pupkę. Najlepszy zakup, słuchajcie, ja nie wiem, dałam za to 20, może 30 zł na Allegro. Postaram się znaleźć wam, to jest, jak to się nazywa? Mandolina. Rewelacja! Raz i będę miała frytki, nie muszę się męczyć, wszystkie będą takiej samej wielkości. Do pieca i też w piecu będę piekła tego łososia dzisiaj. No i dobra, to jest mój obiad, co prawda tu się pobrudziło, więc nie taki instagramowe. Przedzieliłam na pół łososia, jak go robiłam, bo się zestresowałam, czy w środku jest zrobiony. Porcja ziemniaków, porcja kapusty, no i tyle. Wodę sobie potem jeszcze napiję, ale to dopiero gdzieś tam 20 minut po jedzonku, także smacznego! Dobrze zrobione, co prawda robiłam dzisiaj z innego przepisu i tak
3 po 3 jestem zadowolona, są bardzo dobre, ale ja lubię jak są takie, wiecie, że z dwóch stron są wyrośnięte, a te są tylko z jednej. No ja wolę takie, wiecie, grubsze, konkretne, chrupiące, ale sobie stygną, więc za chwilkę zjemy na kolację.